Na twoją osiemnastkę pokażę ci ten film. Jestem kobietą w 22 tygodniu ciąży i jadę sobie sama ściąć choinkę do lasu. I na tych tabletkach Prenatal Classic. Wow! Gilie. Dokładnie tak. A są boskie, przeboskie są. Jak macie problem z zaparciami. Mam nadzieję, że po prostu po urodzeniu dziecka nadal będę mamą, ale nadal będę tą osobą, którą byłam też przed ciążą. Nie mogę normalnie uwierzyć, że to skończyłam. Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Dzisiejszy vlog jest tak naprawdę ostatnim vlogmasem w tym roku, jeżeli chodzi o mnie, o moją osobę. Powiem wam szczerze, że planowałam robić codzienny vlogmas, ale raz już przez chyba jakieś 3 czy 4 miesiące robiłam codzienne filmiki na YouTube'a i nie było to zbyt przyjemne. I potem tak naprawdę jak je oglądałam później, to nie są one zrobione w takiej jakości i w takim wydaniu, że sama bym miała ochotę po prostu je obejrzeć ponownie. Dlatego nie chciałam zrobić czegoś w tym roku, co będzie po prostu dlatego, że jest taki okres świąteczny, tylko chciałam właśnie coś zrobić fajnego. Coś, na co w przyszłości będę miała ochotę, żeby ponownie do tego wrócić i obejrzeć. Więc w tym roku udało mi się 7 vlogmasów zrobić. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, ale nie chcę myśleć w ogóle o przyszłym roku, bo będę miała zupełnie inne życie. Życie razem z tym osobnikiem, który znajduje się w moim brzuszku. Jest w tym momencie 8:31. Mam tutaj moją wodę, bo za chwilę zabieram się za ćwiczenia. Ja jestem w okularkach komputerowych, ponieważ w tym momencie właśnie edytuję przedostatni vlogmas dla was. Zrobiłam sobie już kawę, mam pozapalane świeczki. Musiałam światło górne włączyć, bo jest po prostu tak ciemno na zewnątrz. Ale hej, damy radę, prawda? Chciałam się po prostu przywitać z wami dzisiaj w takiej postaci jeszcze piżamowej. Bo tak wyglądają w większości moje poranki, że jestem nadal w szlafroku, że jestem nadal w piżamce i właśnie edytuję jakieś filmy z poprzednich dni. I dzisiaj jest też piątek, dlatego też będę dla was robiła aktualizację, jeżeli chodzi o wagę i pomiary ciała. Już się zważyłam, bo zawsze waży się na czczo. Mamy 67,7 kg, więc jestem o pół kilograma cięższa niż w zeszłym tygodniu, więc idziemy nadal w dobrą stronę. Jest malutki przyrost tym razem. A pomiary ciała, jeżeli chodzi o taśmę krawiecką, tak samo jak aktualizację mojego ciała, jak ono wygląda, zabiorę po spacerze z chłopikiem, po ćwiczeniach, po wykąpaniu i po zrobieniu siebie. W tej dziśku. To jest moja stylówka, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Bo nie chcę mi się ściągać piżamy po to, żeby ubrać biustonosz, więc ubieram sobie na luzaka biustonosz na piżamę. Pierwsze lepsze jakieś leginsy wyciągam też z szafki rano, bo śpię w koszuli zazwyczaj w majtasach samych. Ile czasu mam ci dać na to, żebyś mi się położył na macie? Co? Ile? 10 sekund? Nastawiam sobie właśnie ćwiczenia i wspaniali, pamiętajcie jak zawsze o tym, że jeżeli kiedykolwiek macie ochotę poćwiczyć, czy jesteście w ciąży, czy też nie, to serie z linkami do ćwiczeń są zamieszczone zawsze w opisie poniżej. Więc zapraszam was do ćwiczenia razem ze mną. Now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stuck in the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Zrobiona. A teraz najwyższy czas na aktualizację pomiarów ciała. Już wcześniej dzisiaj rano wspomniałam wam, że moja waga pokazała 67,7 kg. Jestem cięższa, więc idziemy w dobrym kierunku. Brzuszek w zeszłym tygodniu miał 86,5. Wow! W tym tygodniu mamy 88,5. 2 cm więcej. Bioderka w zeszłym tygodniu 105. W tym tygodniu
Powtórka z rozrywki, też 105. I biust w zeszłym tygodniu 92. Ponownie biustonosz bez żadnych push-upów. I powracamy do 90. Wydaje mi się, że już wiem, na czym to polega. Po prostu jak mam te biustonosze, które bardziej mnie trzymają, to mam mniejszy biust, ale mam go wyżej podniesionego. Natomiast jak mam te luźne biustonosze, ten taki szmatkowy biustonosz, to dlatego mam większy biust, bo on jest bardziej oklapnięty. I wtedy po prostu mam więcej jakby skóry na szerokość. A teraz mam więcej skóry podniesionej do góry. I chyba na tym to polega. Także mówiłam wam o tym, że chcę sobie sama uszyć sukienki ciążowe w kolorze białym, czarnym i beżowym. Materiały na kolor biały i na beżowy to są takie jerseyówki zwykłe, t-shirtowe. Natomiast na kolor czarny, jak możecie widzieć, w tym momencie ubrałam taką sukienkę. To jest sukienka, którą kupiłam w Ciucholandzie. Ale ten materiał jest dużo, dużo grubszy niż taki jerseyowy. Niż taki jerseyowy t-shirt. To jest ta sukienka biała, ciążowa, którą sama uszyłam, którą wam pokazywałam już wcześniej. I kupiłam tą sukienkę właśnie po to, żeby przerobić ją na taką oto kolejną t-shirtówkę, ale pokażę wam się w niej teraz. I kupiłam tą sukienkę, no na pewno nie jak byłam w 23 tygodniu ciąży, tak jak jestem teraz, ale kupiłam ją... Szczerze wam powiem, nie pamiętam, ale chyba coś na początku ciąży. I chciałam ją właśnie przerobić. Ale teraz jak ją ubrałam, jestem już praktycznie 11 kg cięższa. To tak wam powiem, że chyba mi się ona podoba taka, jaka jest. I tak naprawdę Tom, bo ma długie rękawy, ma też golfik i jest długa. Jest bardzo długa, praktycznie do moich kostek. Chyba ją będę częściej dużo ubierać w zimie, bo jest zima, niż tą białą t-shirtówkę. Tym bardziej, że jestem właśnie zmarzlakiem. Więc tak postanowiłam, że sobie ją po prostu zostawię taka, jaka jest. Możliwe, że jakieś akcesoria do niej dodam, bo czuję się trochę jakbym szła na pogrzeb. Ale czarny to jest mega wyszczuplający kolor. Ogólnie jednolite stroje, jeżeli chodzi o ciążę, czyli góra i dół, żeby były na przykład czarne, albo góra i dół, żeby były beżowe, albo góra i dół, żeby były różowe, czy niebieskie, czy zielone, czy whatever. To są najlepsze właśnie kombinacje, jeżeli chodzi o strój ciążowy, bo one cię po prostu wydłużają. Nie jesteś podzielona na pół i nic cię tutaj jakby nie oddziela. Ale myślę, że jak dodam jakiś łańcuszek, może jakieś kolczyki. Kolczyki to za dużo, ale łańcuszek, mam ten łańcuch taki srebrny, zaraz go ubiorę. I może jakieś przewiązanie nad brzuszkiem, bo też mi się mega nie podoba to, jak tu mam biust, a tu mam brzuch. I tu materiał się po prostu rozciąga, powodując taką prostą linię. Więc jakbym tutaj ładnie jakimś paseczkiem odcięła, to dużo ładniej to będzie wyglądać. Centralnie teraz się czuję dokładnie jak mama. Okej. Chyba troszkę lepiej. Tak, to jest po prostu przełamane czymś. Ten paseczek na brzuszku mega dużo daje. Myślę, że to też będzie mój outfit, look, jeżeli chodzi o Wigilię. Dokładnie tak. Także chciałam wam pokazać, bo Święty Mikołaj już do mnie trochę wcześniej przyszedł. I dostałam po prostu coś, co jest tak naprawdę nawiązujące do miejsca, w którym w tym momencie mieszkam. Widzieliście już nieraz na vlogach, ile śniegu tutaj jest i tak dalej. I dostałam coś, co zresztą wy też sami widzieliście już na vlogu wcześniej, bo przymierzałam te buty w sklepie. Byliśmy fizycznie w sklepie, żeby sprawdzić rozmiar. I pan Mikołaj kilka dni później mi je przywiózł. I to są moon boots.
włosy, oh my god, przecudnie i przezarąbiście wyglądają na stopach. A przymierzałam je, jak miałam ten kombinezon czarny na sobie. One wyglądają po prostu przezarąbiście do takiego kombinezonu. Ogólnie te buty już widziałam kilka lat wstecz, bo tak jak Wam już mówiłam nieraz, jestem mega zmarzluchem i nawet nie mieszkając w takich okolicach jak teraz, czyli po prostu mieszkamy na delikatnej górce, to bardzo chciałam je mieć i stwierdziłam, że one są na tyle drogie, że nie ma sensu ich kupować, bo to są po prostu typowe śniegowce. A w mieście, mieszkając w mieście, jakby trochę traci to sens, bo może wyszłabym w nich 3 razy w roku, 4 razy w roku. Ja mam mega mały rozmiar stopy, bo mam 37, a w tych butach wyglądam, jakbym była po prostu dzieckiem. A są boskie, przeboskie są. Czekam na moją owsiankę, aż wyskoczy mi z mikrofali. Mam ją z mlekiem migdałowym, z solą himalajską, z cynamonkiem, z kawałkami jabłuszka. Dodam sobie do tego nut loaf o smaku kokosowym, masło orzechowe, daktyle i krem z ciasteczek korzennych, oczywiście, o którym nie należy zapomnieć, bo jest nadal przepyszny. Chciałam usiąść na sekundę, póki mam chwilę i powiedzieć Wam o tym, że dzieciątko rusza się najbardziej, powiem Wam, wieczorami albo właśnie zaraz, jak jesteśmy obudzeni rano. Więc to jest tak, jakby wyczuwało fakt tego, że ja nic nie robię i ono wtedy się rusza. Bo jak jestem aktywna w ciągu dnia, jak po prostu chodzę do góry, na dół, jak ćwiczę, jak siedzę i pracuję na komputerze, chociaż tutaj czasami się zdarza, że poczuję, że ono się tam w środku rusza. Ale jak jestem aktywna, to ono się totalnie nie rusza w ogóle. Albo po prostu ja jestem na tyle skoncentrowana na robieniu tych innych rzeczy, że nie jestem w stanie tego wyczuć. Ale najbardziej ja to odczuwam właśnie przed zaśnięciem i zaraz po obudzeniu się. Bo wtedy chyba ciało też jest jakby najbardziej zrelaksowane, rozluźnione. Jakby bezstresowe to ciało jest, jak się kładziemy do spania albo właśnie jak się budzimy. Już idę. Zjem sobie właśnie teraz te płatki owsiane i zabieram się za ten kalendarz adwentowy, bo go mam dzisiaj w planie skończyć. Chodźmy jeść, bo mam głodna. Jak macie problem z zaparciami, to zjedźcie daktyle albo śliwki suszone. I powiem Wam, jestem też typem osoby, która uwielbia mieć listy do zrobienia. I te listy do zrobienia czasami mnie przerażają, bo ja potrafię nawet zapisać takie najdrobniejsze rzeczy, które chcę zrobić. I ja to uwielbiam tak naprawdę mieć. Tylko teraz, przez to, że jestem w ciąży i spodziewamy się dziecka, to te listy są jeszcze jakby dłuższe i bardzo, 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 bardzo chcę je wykonać jak najszybciej, bo wiem, że jak dziecko będzie już tutaj z nami, to mogę nie mieć na to po prostu czasu przez jakiś dłuższy czas. I to też wprowadza mnie czasami w takie obawy, że czy ja nadal po urodzeniu dziecka będę sobą? Czy ja nadal będę miała czas na to, żeby robić te rzeczy, które mnie pasjonują? Czy moje życie zostanie tak wywrócone do góry nogami, że stanę się totalnie już zupełnie inną osobą? Ja mam multum takich pytań w tym momencie w głowie. I dlatego jak patrzę na te wszystkie listy, to czasami teraz po prostu przez to, że jestem w takim stanie, mam to w głowie, Jesus, ja za kilka miesięcy nie będę w stanie nawet patrzeć na te listy, bo nie będę miała na to czasu. I to jest takie trochę przytłaczające, szczerze powiedziawszy. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że po prostu po urodzeniu dziecka nadal będę mamą, ale nadal będę tą osobą, którą byłam też przed ciążą. Nie chcę po prostu zmieniać całej swojej osobowości i nie chcę też być tylko i wyłącznie mamą. Mam nadzieję, że to dla Was nie zabrzmi jakoś dziwacznie, albo odrzucająco, albo szokująco. I mam też wielką i ogromną nadzieję, że nie jestem jedyną, która w taki sposób myśli i ma takie po prostu myśli w głowie. Będąc w ciąży, albo też przed ciążą, nie posiadając nawet dzieci. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam tym, co powiedziałam teraz. Bo w żadnym wypadku nie było to moją intencją. Zjedliśmy przed chwileczką wczorajsze spaghetti, bo je odgrzewaliśmy. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że jak odczuwam ruchy Dzidzi, to nie jest to tylko i wyłącznie w tym miejscu, bo teraz go czuję już tutaj, tutaj i czasami też na środku. Więc, że tak się wyrażę, calutki brzuch już jest poddany inwazji.
Ja powalczę jeszcze trochę z tymi pudełeczkami na kalendarz adwentowy, bo chcę go skończyć jutro. Więc włączę sobie świąteczną muzyczkę, albo jakieś świąteczne może vlogi. Jakiś vlogmas może obejrzę i zabiorę się za to. Są już praktycznie przygotowane pudełka do tego, żeby były razem posklejane w to duże jedno pudło, łączące wszystkie te 31 pudełeczek. Jak możecie zobaczyć, tu na przykład to jest pudełko, w którym znajduje się jedna szufladka i z drugiej strony jest druga szufladka. I te pojemniki, te większe pojemniki będą łączone ze sobą osobno. Nie martwcie się, tych taśm w ogóle nie będzie widać. Więc żeby zrobić tą zewnętrzną część, wymierzałam sobie 8-centymetrowy pasek. Markerem robiłam sobie znaczki, w których miejscach mam składać te kartony. I wychodziło mi dokładnie coś takiego. To jest jakby następny etap, do którego wkładam sobie dwa pudełka do środka. Tutaj składam i łączę taśmą klejącą. I to jest ostateczna wersja, gdzie właśnie można wysunąć szufladkę z jednej strony i szufladkę z drugiej strony. Wszystkie 31 pudełeczek gotowych do tego, żeby być teraz przyklejonym razem i ponumerowanym. Ale to zostawiam już na jutro, bo dzisiaj już chcę zadychnąć. Jest chyba coś koło godziny 18. Co jutro tylko muszę zrobić, to posklejać te zewnętrzne części razem. Widzicie to? I wish you were here now by the fire stoking the flame. Yay! Wow! To się właśnie stało, bo one nie są sklejone, ale jak będą sklejone, to będą wyglądać mniej więcej tak. Mam nadzieję, że jutro najmniej czasu mi to tak naprawdę zajmie. Poza robieniem tych pudełek, które było dosyć męczące, ale na pewno było to warto robić. Poukładałam je jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak fajnie to wygląda. Jutro czas na klejenie i numerowanie. Holy moly, guacamole. Nie mogę normalnie uwierzyć, że to skończyłam. Kij z tym, że jest koniec świąt, ale pamiętajcie o tym. To jest do wykorzystania na calutki rok, więc będziecie widzieć ten kalendarz z niespodziankami, z codziennymi niespodziankami, bardzo często. Teraz jeszcze trzeba pokupować prezenty do środka. Wspaniałości, kochane. To jest ostatni vlogmas z mojej strony w tym roku. Chciałam Wam życzyć dzisiaj troszeczkę inaczej niż cudownego dnia wschodu lub też zachodu słońca. Chciałam Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze z głębi mojego serca dla Was i dla Waszej rodziny. Pamiętajcie o tym, żeby się kłócić, ale potem jak najszybciej się pogodzić, wybaczyć, przeprosić, bo życie jest niesamowicie nieprzewidywalne i zbyt krótkie na to. Pamiętajcie jak zawsze o zostawieniu mi łapki w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. A jak jesteś tutaj nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, zwłaszcza jeżeli interesuje Cię tematyka ciążowa, zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia oraz dieta od certyfikowanego dietetyka. Cudownych i pogodnych i wesołych i rodzinnych świąt Wam życzę. Pa kochani wspaniali!